Proszę Państwa, jesteśmy dopiero w szóstym, a nawet 27. Tak? Proszę Państwa, jesteśmy w punkcie szóstym. A gdzie mamy? To jest projekt uchwały zarządu w sprawie powołania składu osobowego zespołu redakcyjnego. To jest projekt uchwały. Powołuje się do składu osobowego zespołu redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego Biuletynu 2015 pana Adama Brona. Uchwała oczywiście jest z nim podpisana. Pan Adam Brona po ostatniej sesji zwrócił się do zarządu z chęcią brania udziału, przygotować mi stosowną uchwałę. Otwieram sesję. Nie ma akurat beneficjenta. Ja mam zapytanie. Tak, do mnie. Lubię głosować każdy projekt ze względu jak będę głosował, ale to dotyczy personalnie uzupełnienia. Osoby zainteresowanej nie ma. Nigdy w przeszłości, a w wielu głosowaniach brałem udział, nie głosowałem na osobę nieobecną na sali. I na tym bym zakończył. Uważam, że to powinno się na następną sesję. Jeżeli pisemnie jest, można być. Proszę pani. Pan nie zna procesu, tak nie uważa, bo ktoś może napisać, a w ostatnich chwili się musi wycofać, powinien to potwierdzić na sesji z każdym widokiem. Jeżeli nie musi, to proszę bardzo. Proszę Państwa, z punktu widzenia formalnego spełnia ten wniosek wszystkie wymogi. Jest wniosek pisemny. Zawsze muszę potem włożyć z rezygnacją. Zajmują się robić nowe personalne przy osobach, które są uważane do jakieś pytania. Ale nie stanowi to przeszkody, w każdym razie podjęcie uchwały. Czy jeszcze jakieś głosy w tej sprawie? Ile już będziemy mieć osobowy skład komisji tego zespołu redakcyjnego? No trochę mnie szczerze mówiąc dziwi, bo dwutrawa działalności, jak pani Katarzyna dopiero została z nami, więc jak najbardziej. Natomiast po prostu to no, nie mogę się spytać, czemu. To nie jest jeden wniosek, że pobudzamy. Proszę? Mówię, że to nie jest jeden wniosek, że pobudzamy, kto się wycofa. W związku z tym rozumiem, że dyskusja wygasła. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały według druku nr 6 w sprawie uchwały do składu osobowego zespołu redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego z Podgórza pana Adama Brona. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? 7. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jeszcze raz. Kto się wstrzymał? Jaki mamy wynik? 7 za, 7 przeciw, 2 osoby wstrzymały. Uchwała nie została stosowna większość. I będziemy mogli wrócić do sprawy.